Sprawozdanie z działalności burmistrza w 6 kadencji samorządu terytorialnego. Informacja o stanie realizacji inwestycji po punkcie A będziemy mieli przebudowę układu komunikacyjnego w Wieruszowie, budowę parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Walińskiego, budowę parku rekreacji i sportu w Wieruszowie po Zamczu i sprawy bieżące. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnej, ale zarazem i ostatniej w tej kadencji konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Miejski dla naszych lokalnych mediów. Proszę Państwa, tak jak tutaj Pan redaktor przedstawił, w dniu dzisiejszym chciałem Państwa zapoznać króciutko ze sprawozdaniem dotyczącym kadencji w latach 2011-2014, jak również na temat kończących się inwestycji, ale może i również kilka informacji o tym, co jest planowane i będzie realizowane w następnym roku. Jeżeli chodzi o kadencję 2011-2014, powiem, że dochody w budżecie gminy w tym okresie wyniosły ponad 163 miliony złotych. Porównując kolejne lata, a w szczególności rok 2011 do roku 2014, dochody ogółem wzrosły o blisko 40%, z czego tutaj, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, one wyniosły i wzrosły o liczbę ponad 380%. Kwotowo Państwo mają to tutaj przedstawione w diagramie, jak również w tabelkach. Powiem tylko króciutko, że budżet w roku 2011 wynosił 35 milionów złotych, natomiast w roku 2014 jest planowany w wysokości prawie 49 milionów złotych. Świadczy to, proszę Państwa, o tym, że w naszej gminie, pomimo że przez okres ostatnich 4 lat nie były podnoszone żadne podatki, kondycja gminy jest dobra, gmina się rozwija, a przede wszystkim w tym okresie udało nam się stworzyć na terenie naszej gminy dodatkowe miejsca pracy przez naszych lokalnych przedsiębiorców, co spowodowało obniżenie bezrobocia. W tej chwili na terenie naszej gminy kształtuje się w granicach 6-7%, jeżeli chodzi o procent bezrobocia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody w budżecie, to nas budżet składają się następujące dochody. Są to dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, środki pozyskane z Unii Europejskiej, dochody własne, jak również dochody majątkowe. Ja króciutko tylko Państwu podam procentowo, jak to się kształtowało na przestrzeni tych 4 lat. Jeżeli chodzi o dochody z tytułu otrzymanych dotacji, tutaj wzrost nastąpił w granicach 9%. Dochody z tytułu otrzymanych subwencji wzrosły nam w tym okresie o blisko też 9%. Co z kolei też świadczy o tym, że no, te subwencje, wpływ na wysokość tych subwencji przede wszystkim ma tutaj, bo główną subwencją dla naszego budżetu jest subwencja oświatowa i tutaj ta subwencja nam się zmniejsza ze względu na mniejszą ilość urodzeń, jak również dzieci, które u nas przystępują do pierwszej klasy. Również jeżeli chodzi o dochody w budżecie, to są dochody z tytułu udziału w podatkach i tutaj mieliśmy już znaczny wzrost, jeżeli chodzi o te dochody. Wzrost w porównaniu roku 2011 do roku 2014 wyniósł blisko 37%. Tutaj jeżeli chodzi o te dochody z tytułu udziału w podatkach, to są to między innymi udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych. Kolejną pozycją dochodu budżetu są to środki pozyskane z zewnątrz, czyli środki uzyskane z Unii Europejskiej. Tutaj, proszę Państwa, w ciągu ostatnich 4 lat te środki wzrosły o blisko 110%. Ja tylko podam też kwotowo, ale w tej pozycji, bo jest to
dość ważne i znaczące. W roku 2011 mieliśmy niespełna 1 000 000 zł tych środków zewnętrznych. W roku kolejnym było już prawie ponad 1 300 000. W tym roku ta kwota, którą udało nam się pozyskać właśnie ze środków Unii Europejskiej, wyniosła blisko 4 000 000 zł. Jest to znaczny wzrost i też świadczy to o tym, że potrafiliśmy w tym ostatnim okresie wykorzystać jeszcze te możliwości, gdzie pojawiały się tylko właśnie te dotacje, żeby z nich skorzystać. Kolejną pozycją, jeżeli chodzi o dochody budżetu, to są dochody własne. I tutaj, proszę Państwa, to co wspomniałem, nastąpił ten wzrost o 33%. Pomimo tego, że właśnie nie podnosiliśmy w okresie ostatnich 4 lat lokalnych podatków, ani od nieruchomości, ani od osób fizycznych, od nieruchomości, utrzymaliśmy je przez okres 4 lat na tym samym poziomie. Pozwoliło to między innymi również tutaj na rozwijanie się naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy stwarzali właśnie nowe miejsca pracy dla potrzeb lokalnej naszej społeczności. Jeżeli chodzi o te dochody własne, to tylko powiem, że tutaj są między innymi właśnie dochody z podatków i opłat lokalnych. W tej pozycji są to podatki od środków transportu, od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, od posiadanych psów, jak również opłaty produktowej, znaczy opłaty produktowej z terenu naszej gminy. Również, proszę Państwa, są to wpływy z innych opłat, jak również z najmu i dzierżawy. Kolejną pozycją w dochodach budżetu gminy są to dochody majątkowe i tutaj też, proszę Państwa, nastąpił znaczny wzrost, jeżeli chodzi o dochody majątkowe. W pierwszym roku, czyli w roku 2011, te dochody wynosiły ponad 930 000, gdzie w roku 2013 już te dochody wynosiły ponad 3 400 000, natomiast w tym roku na zakończenie planujemy osiągnąć blisko 4 400 000 właśnie z dochodów majątkowych. Jest to wzrost o ponad 370%. Dzięki temu wzrostowi tutaj właśnie też mogliśmy pozyskać te środki z Unii Europejskiej i one właśnie wpłynęły na tak znaczący wzrost w tych dochodach majątkowych. Kolejnym tutaj diagramem, nie będą Państwo mieli przedstawione na płytkach materiały, które Państwu przekazaliśmy, wydatki bieżące. I tutaj, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wydatki z budżetu gminy, były one związane przede wszystkim z inwestycjami, transportem, łącznością, kultura i ochrona środowiska, gospodarka komunalna oraz pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Przedstawiając Państwu na samym początku, jeżeli chodzi o budżet nasz w latach 2011-2014, również przedstawię króciutko, jeżeli chodzi o wydatki. W roku 2011 te wydatki wynosiły prawie 36 000 000 zł, w kolejnym roku ponad 38, w zeszłym roku ponad 45 000 000, w tym roku planujemy wydatki z budżetu gminy, że osiągną kwotę ponad 53 500 000 zł. Też to tutaj świadczy, że gmina prowadzi politykę inwestycyjną, czyli przede wszystkim inwestycje związane z naszą gminą, z naszym miastem, tutaj inwestycjami, które wpływają między innymi na kondycję naszej gminy, ale również w przyszłości na pozyskiwanie właśnie do budżetu naszej gminy dodatkowych dochodów. Jeżeli chodzi, ja też króciutko przedstawię te wydatki, jak one się kształtowały. Jeżeli chodzi o wydatki z budżetu na inwestycje, w okresie tych 4 lat wyniosły ponad 32 000 000 zł przy budżecie ogólnym, przy wydatkach ogólnych 170 000 000, czyli jest to kwota na przestrzeni tych 4 lat około 20% co roku średnio
w każdym roku wynosiła około 20% budżetu naszej gminy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności organów ustawodawczych i wykonawczych na terenie naszej gminy, mam tutaj na myśli, jeżeli chodzi o ustawodawczy, to jest organ Rady Miejskiej. Rada Miejska spotykała się podczas tych 4 lat na 60 sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wszystkie wydziały, które funkcjonują w naszym urzędzie w okresie tych 4 lat były dość mocno obłożone, można powiedzieć, sprawami związanymi z funkcjonowaniem urzędu, jak również gminy. Staraliśmy się, proszę Państwa, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. Stworzyliśmy między innymi w tym okresie w ramach porozumienia i podpisanej umowy z Lokalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu punkt interesanta dla naszych lokalnych przedsiębiorców, osób prowadzących działalność, jak również osób chcących otworzyć działalność gospodarczą w celu właśnie zasięgnięcia informacji, ale przede wszystkim również porad związanych właśnie z rozpoczęciem działalności, jak również ewentualnie możliwościach pozyskania środków zewnętrznych dla tych przedsiębiorców. W ramach również funkcjonowania urzędu był do dyspozycji lokalnych przedsiębiorców punkt informacji dla przedsiębiorców. On funkcjonował przez okres pierwszych 2 lat, natomiast później, kiedy podpisaliśmy umowę z Lokalną Izbą Gospodarczą, ten punkt został zawieszony. Jak Państwo zauważyli, w ostatnim czasie został oddany nowy, może nie został oddany jeszcze, ale została wyremontowana część naszego Urzędu Miejskiego. Na dole, jak wchodzą Państwo, widzą Państwo, że jest przygotowany w tej chwili punkt informacji, nowy punkt obsługi klienta dla naszych. Przede wszystkim te inwestycje, które powstały. Ja nadmienię tylko, że kiedy przyszedłem do urzędu i zacząłem pełnić funkcję burmistrza w urzędzie, przysłowiowo mówiąc, na półkach nie było żadnego projektu wykonawczego do realizacji i do rozpoczęcia. Proszę Państwa, zadań, które poszczególne wydziały w okresie tych 4 lat wykonywały, mają Państwo w sprawozdaniu przekazane. Nie będę tutaj Państwa zanudzał, jeżeli chodzi o ilości wydanych zaświadczeń, decyzji, pozwoleń wszelkiego rodzaju. Myślę, że najistotniejsze i najważniejsze jest przede wszystkim sprawozdanie z wydziału tutaj inwestycji. Tak jak na samym początku wspomniałem, w sumie, jeżeli chodzi o wydatki związane z inwestycjami, tutaj były najbardziej widoczne. Powiem tylko, że w sumie gmina pozyskała środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, jak również krajowych środków. Wyniosły one ponad 17 milionów złotych przy, tak jak wspomniałem wcześniej, końcówce już rozdawania tych środków na lata 2007-2013 była to dość znacząca kwota. Proszę Państwa, z największych inwestycji, które udało się nam w okresie ostatnich 4 lat przeprowadzić, może tak wezmę je tutaj, posegreguję, żeby Państwu też było łatwiej i przejrzyściej spojrzeć na to. Były to środki między innymi wydawane na inwestycje oświatowe. Jeżeli chodzi o oświatę, to została wyremontowana szkoła podstawowa nr 1 w Wieruszowie przy ulicy Fabrycznej. Tam dokonaliśmy kapitalnego remontu korytarzy, szatni, jak również
W tym okresie zostały wykonane dwie pracownie. Pracownia w formie ogródka dydaktycznego na zewnątrz, która się znajduje, jak również nowa świetlica i pracownia komputerowa została wyposażona. Również w okresie tych 4 lat zostało za mojej kadencji został wybudowany Biały Orlik, czyli lodowisko, które, jak Państwo doskonale wiecie, cieszy się dość dużym zainteresowaniem tutaj dzieci i młodzieży, ale również i rodziców. Są organizowane festyny wszelkiego typu podczas akcji Zima i wtedy możemy wszyscy cieszyć się właśnie, że taki obiekt u nas funkcjonuje. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 1, zostało wybudowane już od wielu lat, oczekiwane przede wszystkim przez uczniów, boisko wielofunkcyjne z bieżnią, jak również z obiektem służącym częściowo lekkiej atletyce. Mam na myśli tutaj pole do rzutu kulą. To boisko również tutaj zostało udostępnione w godzinach popołudniowych również dla mieszkańców w celu korzystania szerszej grupy, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Zespół szkół numer 2 na Podzamczu, tam dokonaliśmy remontu szatni i dwóch sal lekcyjnych, również sala gimnastyczna została częściowo zmodernizowana, między innymi podłoga i ściany, ale również został wybudowany nowy plac zabaw, który też był w tej części naszego miasta bardzo potrzebny. Pozostałe placówki oświatowe również zostały w ramach możliwości i w ramach bieżących potrzeb zmodernizowane i wyremontowane. Szkoła w Wyszanowie również w tym okresie została wyposażona w nowe szatnie, w salę lekcyjną powstała Regionalna Izba Pamięci, jak również powstał na terenie szkoły fitness park, miejsca parkingowe przed szkołą, co poprawia tutaj między innymi infrastrukturę zewnętrzną dookoła szkoły. Dużym przedsięwzięciem również, jeżeli chodzi o Wyszanów, była przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego. W tej chwili mogę Państwu dodać, że jeszcze w najbliższym czasie to boisko zostanie doposażone między innymi w trybunę, w estradę, jak również w nagłośnienie. To było przewidziane w projekcie, który żeśmy w ramach progu złożyli i najprawdopodobniej do końca miesiąca ta placówka właśnie zostanie w te elementy doposażona. Jeżeli chodzi o te elementy, one będą ogólnodostępne, będą do wykorzystania nie tylko dla potrzeb lokalnej społeczności, ale również w całej gminie, dlatego że trybuny są przenośne i tutaj, jeżeli będziemy gdziekolwiek organizować jakiekolwiek imprezy, będzie można właśnie między innymi z tego sprzętu skorzystać. Szkoła w Pietrzyckach również naprawy i remonty bieżące, jak również szkoła w Teklinowie, została dokonana modernizacja między innymi kotłowni, zakup nowego pieca, jak również częściowa wymiana instalacji. Również wymianę całej instalacji wykonaliśmy w szkole w Wyszanowie. W tej chwili oczekujemy jeszcze na termomodernizację tych budynków. One będą wykonane w ramach nowego programu, który został uruchomiony i tutaj już mamy przyznane środki zewnętrzne na lata następne. W przyszłym roku rozpocznie się właśnie termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy. Również nasze przedszkola zostały doposażone i wyremontowane. W przedszkolu numer 1 powstał nowy plac zabaw, natomiast w przedszkolu numer 3 dokonaliśmy wymiany podłóg w salach dla dzieci, jak również wybudowaliśmy w porozumieniu
ze spółdzielnią miejsca parkingowe właśnie przed przedszkolem w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, była to szczególna kadencja, dlatego że w tym okresie żeśmy wykonali remontu, naprawy i przebudowy, budowy nowych dróg i nowych ulic w ilości ponad 10 km. Są trzy duże inwestycje drogowe. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Kuźnicę Skakawską, Dobry Dział, Sołectwo. Tam powstała nowa ulica Kasztanowa od podstaw z odwodnieniem i z ułożeniem nowego dywanu z asfaltu. Kolejną inwestycją dużą drogową była budowa nowej ulicy Alei Solidarności. Tutaj w ramach tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jak również kolejna inwestycja, która obecnie jest realizowana, jest to ulica Świerczewskiego-Warmińskiego. Tutaj w ramach również tego programu przebudowy dróg lokalnych i wsparciu w wysokości ponad 875 tysięcy złotych ze starostwa powiatowego udało nam się przystąpić właśnie do długo oczekiwanej tej inwestycji, czyli modernizacji i przebudowy ciągu komunikacyjnego ulicy Świerczewskiego i Warmińskiego. Jeżeli chodzi o inwestycje skierowane dla potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców, powiem, że w sumie udało nam się w tym okresie 4 lat wybudować 17 mieszkań, z tego 16 mieszkań socjalnych i jedno mieszkanie komunalne. Mieszkania socjalne powstały na ulicy Kilińskiego, jak również w Mirkowie i Kuźnicy. Te dwie inwestycje, tutaj mieliśmy dofinansowanie ze środków unijnych, między innymi właśnie na budownictwo socjalne. Są to mieszkania o podwyższonym standardzie, nie tak jak tradycyjnie jest przyjęte, że 5 metrów kwadratowych dla jednego domownika, tylko już przewidują one właśnie te standardy z wyposażeniem aneksów kuchennych, jak również toalet i łazienek w tych pomieszczeniach. W sumie w tym okresie, proszę Państwa, oprócz budowy mieszkań również wydatkowaliśmy znaczące kwoty w okresie 4 lat na modernizację, jak również przebudowę i modernizację naszych obiektów tutaj z zasobu mienia komunalnego. W tym okresie dokonaliśmy szeregu wymiany drzwi, okien zewnętrznych w naszych właśnie lokalach komunalnych, ale przede wszystkim również przystąpiliśmy do termomodernizacji obiektów. Obiekty tutaj na ulicy Dąbrowskiego, ulicy 19 stycznia w tej kadencji zostały właśnie wykonane termomodernizacje, jak również na ulicy Szkolnej w tej chwili trwa termomodernizacja naszego budynku zasobu mienia komunalnego przy ulicy Warszawskiej 49-51 i w najbliższym czasie również już mamy przyznane tutaj środki zewnętrzne dla wspólnoty i dla gminy na termomodernizację drugiego budynku przy ulicy Szkoły. Proszę Państwa, takim istotnym i ważnym działaniem, jeżeli chodzi o działalność tutaj naszej gminy, było otwarcie się i skierowanie na działania proekologiczne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim o przystąpieniu do programu ograniczenia emisji dwutlenku węgla na terenie naszej gminy, naszego miasta. W tym roku opracowaliśmy koncepcję właśnie ograniczenia i program
ograniczenia emisji CO2 na terenie naszej gminy. W ramach tych działań pozyskaliśmy właśnie dofinansowanie w wysokości ponad 80 tysięcy złotych na opracowanie tego programu. Program ten zakłada między innymi właśnie opracowanie koncepcji, jak również spotkania z mieszkańcami. Te mieszkania, proszę Państwa, z mieszkańcami właśnie mających na celu przedstawienie tej koncepcji, jak również tutaj przez również zasięgnięcie opinii mieszkańców, jeżeli chodzi o ograniczenie tej emisji, odbędą się spotkania. Te spotkania są zaplanowane w miesiącu listopadzie i grudniu. Wtedy właśnie zostanie ta koncepcja przełożona. Tutaj, proszę Państwa, w ramach ograniczenia emisji dwutlenku węgla między innymi zostały u nas wybudowane dwie nowe sieci ciepłownicze, między innymi jedna w roku 2012 doprowadzająca ciepło do obiektów przy ulicy Szkolnej i ulicy Warszawskiej. W tym roku w ramach właśnie tego projektu między innymi została wybudowana magistrala na ulicy Świerczyckiego Gładowskiego, ale do tego tematu jeszcze powrócimy. Proszę Państwa, nie będę przedstawiał tutaj wszystkich inwestycji, bo bym Państwa może i zanudził tym wszystkim, natomiast mają Państwo właśnie między innymi tutaj w tej prezentacji tak pokazane i przedstawione w większości te inwestycje. Dodam tylko, proszę Państwa, jeszcze, że w ramach działalności naszej gminy po raz pierwszy został wprowadzony budżet obywatelski. Ten budżet obywatelski wprowadziliśmy w roku 2012 jako pierwsi w województwie łódzkim i jedni z pierwszych w Polsce właśnie utworzyliśmy budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje i swoje wnioski do realizacji w ramach tego projektu. W sumie razem z Funduszem Sołeckim, dlatego że Fundusz Sołecki jest również tutaj ujęty jako w ramach budżetu obywatelskiego, dlatego że zadaniem Funduszu Sołeckiego jest przeznaczenie środków właśnie dla lokalnej tutaj społeczności i w ramach podjętych uchwał na zebraniach sołeckich oni decydują o wykorzystaniu tego funduszu, dlatego budżet obywatelski zakłada również między innymi Fundusz Sołecki. Nie ukrywam, że uczyliśmy się od samego początku, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Pierwszy rok troszkę przyczynił się do opóźnienia realizacji pewnych zadań w ramach tego budżetu, ale uczymy się i tutaj nie ukrywam, że dla nas było to wielkie wyzwanie. Dopiero po analizie dokładnej część zadań okazało się praktycznie bardzo trudne do wykonania ze względu na zadania, które gmina może realizować i tutaj szukaliśmy rozwiązań prawnych, żeby prawidłowo właśnie te środki wydatkować na poszczególne zadania. Ja myślę, że w tej chwili tutaj Pan to tyle, Marcin Gierek. O tym pierwszy punkt do sprawozdania. Ogólne podsumowujące, co zaliczy Pan największych sukcesów, a co takie rzeczy, które są na pewno, które gdzieś tam Pan miał w zanadrzu, a nie udało się zrealizować, a które chciałby Pan tutaj podjąć. Jak może Pan tak w skrócie dużym podsumować, co było plusem, co minusem? Znaczy, jeżeli chodzi o plus, to myślę, proszę Państwa, przede wszystkim te inwestycje, które powstały. Ja nadmienię tylko, że kiedy przyszedłem do urzędu zacząłem pełnić funkcję burmistrza, w urzędzie przysłowiowo mówiąc na półkach nie było żadnego projektu wykonawczego do realizacji i do rozpoczęcia funkcjonowania tutaj prac związanych z inwestycjami. Przystąpiliśmy od samego początku i uważam to na pewno za pierwszy sukces poprzedniej kończącej się kadencji
opracowanie i przyjęcie przez Radę Miejską studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszu, gdzie wskazaliśmy nowe tereny pod inwestycje, a już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie w tej kadencji budowana nowa trasa S8 i to między innymi miało przyczynić się dla rozwoju tutaj ściągnięcia inwestorów, ale również dla rozwoju naszej lokalnej przedsiębiorczości. Uważam za duży sukces między innymi również oddanie tak dużej ilości ciągów komunikacyjnych i dróg. Tak jak wspomniałem wcześniej, ilość ponad 10 km w ciągu 4 lat jest to naprawdę dużym osiągnięciem. W poprzednich kadencjach przez okres, o ile się nie mylę, 3 kadencji zostało oddanych około 12 km drugi zmodernizowany. Ja tutaj tylko wymieniłem takie główne, te sztandarowe inwestycje drogowe, ale żeśmy również zmodernizowali wiele dróg dojazdowych do kul, dróg lokalnych w sołectwach, gdzie przede wszystkim one były potrzebne dla funkcjonowania i prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców danych sołectw. Na pewno uważam też za sukces pozyskanie inwestora zewnętrznego. Faktem, że nie rozpoczęła się jeszcze budowa nowego zakładu, ale zakład posiada wszystkie już pozwolenia. W dniu dzisiejszym również Państwo dostaną tutaj informację przesłaną nam w dniu dzisiejszym od zakładu Yetico, które informuje tutaj, krótko przedstawia etapy działania tutaj w celu pozyskania poszczególnych pozwoleń, ale jak również tutaj zapewnienie i wskazanie daty realizacji inwestycji. Ten zakład od przyszłego roku będzie budowany, będą stworzone nowe miejsca pracy, co też w pewnym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale przede wszystkim również w celu konkurencji dla naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy będą z czasem musieli też zabiegać o to, żeby danych pracowników pozyskać i też stworzyć im przede wszystkim lepsze warunki do pracy. Wiadomo, że wiele inwestycji jest w trakcie realizacji. Mam na myśli tutaj m.in. kanalizację, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Mamy praktycznie już mamy wszystkie projekty i pozwolenia na skanalizowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej na terenie naszej tutaj gminy, ale również mamy wstępne ustalenia, rozmowy były przeprowadzone z sąsiednimi gminami w celu właśnie pozyskania dostawców ścieków do naszej oczyszczalni, która w roku 2010 została rozbudowana. W tej chwili pracuje w 50% swoich możliwości, a w celu właśnie między innymi obniżenia kosztów użytkowania tej oczyszczalni i obniżenia przede wszystkim opłat przez naszych mieszkańców jest wskazane, żeby pracowała ona w pełnym zakresie. I tutaj właśnie te działania również zostały podjęte i w tym kierunku idziemy. Również uważam, że sukcesem jest między innymi skierowanie działań gminy na ograniczenie między innymi właśnie emisji CO2. Od wielu, wielu lat ten temat był poruszany. Wynikało to nie tylko tutaj z sąsiedztwa zakładu, który produkuje płyty wiórowe, ale przede wszystkim z lokalnych tutaj naszych kotłowni, które zanieczyszczają miasto i gminę w znaczącym stopniu i te działania zostały podjęte. Na pewno one przyczynią się do poprawienia stanu zdrowia naszych mieszkańców, ale również w skali patrząc szerszej, przyszłościowej, na pewno to spowoduje, że nasza gmina również będzie czysta od tych zanieczyszczeń. Myślę, że
mieszkańcy naszej gminy, którzy tak realnie patrzą na to, co w ostatnim okresie 4 lat się wydarzyło, oceniają pozytywnie. Tak jak tutaj wspomniałem, przede wszystkim rozbudowywaliśmy również bazę rekreacyjną, sportową dla dzieci, młodzieży. Stworzyliśmy dodatkowo ponad 200 miejsc dla naszych najmłodszych mieszkańców gminy, czyli dla dzieci w przedszkolach. Także tych, myślę, pozytywnych aspektów i pozytywnie odbieranych przez społeczeństwo działań na pewno było wiele i myślę, że społeczeństwo oceni to w sposób należyty. A te minusy? Jakie zauważa Pan? Minusy? To znaczy, wie Pan, do minusów trudno jest się przyznać. Ja uważam, że słabym punktem to, co wspomniałem, było na początku między innymi realizowanie budżetu obywatelskiego, dlatego że w pierwszym okresie faktycznie raczkowaliśmy, uczyliśmy się, chociaż na pewno zapisałbym to po stronie sukcesów, bo tak jak wspomniałem, byliśmy pierwszą gminą wojewódzkiej łódzkim, jedną z pierwszych w Polsce, która podjęła to wyzwanie i można powiedzieć, że na naszych błędach, które wyszły w trakcie realizacji pierwszego budżetu obywatelskiego, inne gminy będą miały już ułatwione zadanie i tych błędów nie będą popełniały. Co do dodatkowych jakichś negatywnych tutaj i negatywnych aspektów i porażek, no uważam, że takich nie było. Koniec naszej gminy pewne rzeczy patrzy przez pryzmat swojego portfela. Dość istotnym elementem działań funkcjonowania gospodarstw domowych są podatki i parapodatki. Mam tu na myśli przede wszystkim opłaty za ścieki i wodę. Czy w przyszłej perspektywie będzie kontynuowana no jakby program utrzymywania tych opłat na jakimś stałym poziomie, czy jednak przewiduje Pan w dalszym okresie czasu jednak podwyżki? Tutaj jeżeli chodzi o opłaty za wodę i ścieki, co roku przedsiębiorstwo komunalne składa wniosek i propozycję opłat na rok bieżący. Do połowy grudnia, o ile się nie mylę, do połowy grudnia przedsiębiorstwo komunalne jest zobligowane do przedstawienia burmistrzowi takiego wniosku. Ja tak jak wspomniałem wcześniej, my przede wszystkim staramy się wyjść naprzeciw tutaj działaniu przedsiębiorstwa komunalnego związane z oczyszczaniem ścieków. Im więcej będziemy mieli dostawców tych nieczystości, tym te opłaty będą niższe, dlatego że wydatki pośrednie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak również z przesyłem, będą rozłożone na większą ilość dostawców i zarazem osób dokonujących tych opłat. Zagwarantować, czy będą te podwyżki, czy nie, na chwilę obecną nie mogę, ale za każdym razem, kiedy taki wniosek był składany w okresie ostatnich 4 lat, dość wnikliwie było to analizowane tutaj nie tylko przeze mnie, ale również przez fachowców w tej dziedzinie, dlatego że opierałem to na opinii osób związanych między innymi z prowadzeniem takich przedsiębiorstw, którzy określali, które wydatki są uzasadnione, związane z opłatami za wodę i za odprowadzanie ścieków. I wówczas po prostu po analizie takiej dogłębnej była podejmowana decyzja. Ja powiem, że w tym okresie 4 lat dwukrotnie podnosiliśmy cenę za ścieki i wodę, ale były to bardzo minimalne opłaty, zminimalizowane tylko na pokrycie praktycznie funkcjonowania na zero tutaj wydziału działu przedsiębiorstwa naszego komunalnego. Te opłaty wynosiły na jedną osobę w stosunku rocznym około 10-12 zł, także że myślę, że były to niezbyt odczuwalne dla mieszkańców podwyżki. To była skala od 2 tam do chyba w jednym roku około 7% podwyżka minusu. Także na pewno
po dogłębnej analizie będziemy się starali, żeby te podwyżki były jak najmniej odczuwalne, a myślę, że również będziemy robić starania poprzez pozyskiwanie tych dodatkowych dostawców w celu pozostawienia na bieżącym poziomie tych opłat, a w przyszłości może i nawet przyczynić się to do obniżenia stawek, bo jest to niewykluczone. Może jeszcze jedno pytanie zadam odnośnie tych inwestycji drogowych. W wyniku rozbiórki tych ulic powstaje no, jakiś tam materiał, który jest zbędny, mam na myśli jakieś tam krótki, drażniki, inne elementy betonowe. Co z tym będzie się działo dalej? To znaczy te materiały wszystkie są wykorzystane i zabezpieczone. Często podczas ogłaszania przetargu zleceniodawca, czyli tutaj inwestor gmina, ale ja nie mówię tutaj o naszym przypadku akurat w chwili obecnej, określa, że ten materiał z rozbiórki zabezpiecza i zagospodarowuje wykonawca. My natomiast, mając na uwadze potrzeby tutaj nasze lokalne, postanowiliśmy, że wszystki materiał odzyskany, czyli które było na podbudowie dróg, stare chodniki, krawężniki, które były uszkodzone, są poddawane tutaj rozdrobnieniu i są przekazywane na potrzeby dróg naszych lokalnych. Ten materiał tutaj akurat, który w tej chwili jest odzyskiwany z ulicy Świerczewskiego i Walińskiego, został wykorzystany do zmodernizowania dróg dojazdowych na Skakawę i tam mieszkańcy już mają zagospodarowane, to jest wyrównany teren, co poprawiło również właśnie między innymi tej lokalnej infrastrukturze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o modernizację i przebudowę tego ciągu komunikacyjnego, tak jak wspomniałem, korzystamy tutaj z dofinansowania w ramach lokalnego programu przebudowy dróg lokalnych. Ogólny koszt tej inwestycji jest 4 400 000 zł, z czego żeśmy pozyskali 1 800 000 właśnie w ramach tego programu. 875 000 tutaj dofinansowuje nam powiat i pozostałą kwotę dopłaci gmina. Ja tylko chciałem nadmienić, że opóźnienia, może nie opóźnienia, ale przesunięcie terminu zakończenia tej inwestycji, która wcześniej była planowana na koniec września, została przesunięta o 2 miesiące, czyli do końca listopada. Wynikało to z tego, że podczas opracowywania programu ograniczania emisji dwutlenku węgla na terenie naszej gminy, naszego tutaj miasta, została podjęta przeze mnie decyzja, że w celu usprawnienia i zabezpieczenia możliwości właśnie podłączenia się już w tej części naszego miasta mieszkańców do sieci ciepłowniczej, szybko żeśmy zlecili w ramach przetargu zaprojektuj i wybuduj nową magistralę ciepłowniczą. Koszt tej magistrali, która całkowicie została pokryta z kosztów naszych własnych gminy, wyniosła blisko 2 miliony złotych. Jest ona w tej chwili również realizowana i na ukończeniu, ale tak jak powiedziałem, to przyczyniło się między innymi do zakończenia, późniejszego terminu zakończenia tej inwestycji. A pozwoli to w przyszłości między innymi ta magistrala na dalszą rozbudowę sieci cieplnej tutaj w kierunku ulicy Nowej i nowych budynków wielorodzinnych, które tam powstają, ale również tej części Starego Wieruszowa, czyli ulicy Ciasnej, Małej, bo również jest dość duże zainteresowanie tych mieszkańców do podłączenia w przyszłości właśnie do tej sieci ciepłowniczej. Gotowy. Proszę Państwa, to zadanie jest realizowane między innymi w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego kwota, jaka była wnioskowana przez mieszkańców, była to kwota 60 tysięcy złotych. Miało być to przeznaczone na zakup urządzeń do skate parku. Natomiast podczas analizy i
po analizie i zapoznaniu się z potrzebami tutaj przede wszystkim młodych mieszkańców naszej gminy, podjąłem decyzję o rozbudowie między innymi tutaj skateparku na obiekt taki bardziej znaczący w formie właśnie terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla ogółu mieszkańców. W ramach tej inwestycji oprócz skateparku został w tej chwili wybudowany już fitness park, jak również mini plac zabaw. Jeszcze do realizacji mamy budowę toru rowerowego. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to jeszcze w tym roku ten tor rowerowy powstanie. Jeżeli nie, to myślę, że w pierwszym okresie nowego roku, po nowym roku, kiedy po prostu warunki atmosferyczne pozwolą. Już w tej chwili mamy tutaj opinię mieszkańców, że naprawdę ten teren pięknie wygląda, jest zagospodarowany właśnie pod potrzeby przede wszystkim mieszkańców blokowisk, czyli tutaj osiedla Waryńskiego, osiedla Fabryczne, jak również Warszawskie, gdzie właśnie najwięcej mieszkańców tam zamieszkuje i będą na pewno cieszyły się te obiekty dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem. Mam pytanie w celu jakby rozkręcenia działalności na tym obiekcie nowym. Czy gmina tu, czy pan planuje jakieś zawody typu pierwsze otwarte mistrzostwa żywieszowa, czy gdzieś by coś w tym rodzaju? Tak, to znaczy takie plany są. Nie ukrywam, że po odbiorze technicznym, na to, że mamy zgłoszenie do odbioru tych placów, dopiero po dokonaniu oficjalnego technicznego odbioru tych części tego placu rekreacyjnego i uruchomieniu monitoringu, bo w tej chwili już został zakończony montaż monitoringu w tym miejscu i jest uruchamiany on i przekazany dla mieszkańców naszych do użytkowania. Na pewno będziemy starali się, myślę w okresie przedświątecznym, może to zrobimy jakieś takie zawody właśnie mikołajkowe albo bożonarodzeniowe, związane między innymi właśnie z otwarciem oficjalnym tego parku rekreacyjnego, ale również przeprowadzenia takich pierwszych zawodów dla osób, które pasjonują się tymi sportami. W wysokości 100 tysięcy złotych przystąpiliśmy do realizacji parku rekreacyjnego na Podzamczu. Jest to park usytuowany w okolicach boiska piłkarskiego przy ulicy, z boku ulicy Kuźnickiej, Kępińskiej w Wieruszowie. Tam, proszę Państwa, na rok bieżący zostały zaplanowane prace w wysokości 160 tysięcy złotych, oprócz fitness parku i boiska do piłki siatkowej. Również w planach jest w przyszłym roku rozbudowę tej części miasta i tego placu rekreacyjnego o park do ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną mieszkańców, a przede wszystkim ludzi młodych, i tutaj myślę, że również on będzie cieszył się dużym powodzeniem. W tej chwili jesteśmy na etapie już końcowym, czyli budowy ogrodzenia tego placu. W przyszłym roku planujemy doposażenie go w oświetlenie dodatkowe, żeby również on służył mieszkańcom i młodzieży przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy młodzież najczęściej z tej formy właśnie rekreacji korzysta i w tej części miasta.